Dzień dobry, dzień dobry. Dziś zdradzę Ci kolejną paczkę trików, które pomogą Ci podnieść sprzedaż kursów online podczas przeprowadzania kampanii sprzedażowej tegoż kursu. Więc przechodzimy do rzeczy. Oglądaj do końca, bo ostatnie będzie bardzo nietypowe i ciekawe. Po pierwsze, oferta jednorazowa, one-time-offer, zaraz po zapisie na webinar czy na serię webinarów. Po co robić taką ofertę jednorazową? Ano po to, żeby zmniejszyć sobie koszty reklamy, żeby klient otworzył portfel, żeby klient miał szansę doświadczyć już Twojego produktu. W styczniu przeprowadzaliśmy kampanię, gdzie zapisało się ponad 4000 osób. Na reklamę wydaliśmy niecałe 3000 zł. Koszty zapisu jednego lida były bardzo, bardzo niskie, ale z samej oferty jednorazowej. Do tego momentu zarobiliśmy ponad 4,5 tysiąca złotych, czyli te koszty reklamy, tutaj zapisu na serię webinarów, zwróciły się i to grubo, grubo ponad. Klient, który już coś od ciebie kupi, jest potencjalnie lepszym klientem na przyszłe produkty, bo już raz otwarł portfel, przeszedł przez ten proces zakupowy. Poza tym, on miał już szansę doświadczyć któregoś tego właśnie, w oto produktu Twojego Płatnego. Jeśli pomyśli sobie, jeśli dostarczysz mu taką wartość i on sobie pomyśli, wow, jeśli za stówkę dostałem tak zajebisty kurs, to co będzie w tym kursie za 2000, który teraz sprzedajemy w kampanii? Jak przeprowadzamy teraz kampanię dla klientów, prawie w każdym przypadku stosujemy ofertę jednorazową, no właśnie po to, o czym mówiłem. Druga wskazówka, która pomoże ci zwiększyć sprzedaż kursów online, to po przeprowadzonej kampanii analiza. Analiza rzeczy takich trochę nietypowych. Przeanalizować, kto tak naprawdę kupił. Czy ta osoba była już długo na liście, czy dopiero dołączyła w tej kampanii w ostatnich dwóch tygodniach? Ile maili otwarła, zanim kupiła? Jak to zrobić? Bardzo prosto, bo w, praktycznie w każdym systemie mailingowym możesz sobie y, powybierać, poustawiać takie segmenty, osób właśnie, plus dodać integrację z systemem zamówień, więc każda osoba, która kupi, wpada na odpowiednią listę, grupę w systemie twoim mailingowym i może sobie potem to porównywać, że ta osoba kupiła, ale kiedy dołączyła, ile maili otworzyła. I to może otworzyć oczy, że na przykład nie zawsze te nowe osoby tak chętnie e, kupują. Czasem tendencja jest taka, że jednak te osoby stare z poprzednich kampanii, z poprzednich lejków gdzieś, uzbierane 3-4-5 miesięcy temu, które otwarły kilkanaście albo kilkadziesiąt maili, one dopiero kupują. A propos jeszcze mierzenia tego, kto kupił ostatnio w przeprowadzanej kampanii dla klientki zrobiliśmy coś takiego. Otóż przygotowaliśmy dwie wersje: dwie wersje zapisu na lead magnet, który był webinarem oraz dwie wersje oferty jednorazowej po zapisie. Więc mieliśmy niejako cztery osobne strony, dwa takie osobne lejki i dwie kampanie. Jedna kampania szła na ciepły ruch, czyli te osoby, które gdzieś już były w społeczności znały twórcę i kampania na totalnie zimny ruch na osoby całkiem nowe. I mając w ten nieco trochę chamski sposób podzielone te dwa lejki, mieliśmy jasne wyniki, bo w systemie mailingowym były dwie grupy. Wiedzieliśmy, kto, ile osób się zapisało na tę grupę z tej grupy, ile osób zapisało się z tej zimnej grupy. W systemie reklamowym mieliśmy jasne informacje, jaki jest koszt zapisu na zimnych, jak i na ciepłych. Mieliśmy też dane sprzedażowe, jak chętnie kupują osoby oferty jednorazową zimne i ciepłe. Ale co najważniejsze, potem mieliśmy jasną informację, kto dokładnie kupuje kurs. Przykładowo w tej kampanii, choć ten wynik może być zaburzony, bo w poprzednich mieliśmy nieco inne te dane, ale w przykład w ostatniej kampanii, po pierwszym dniu, gdzie webinar był w sobotę i była zniżka do północy, bardzo atrakcyjna. Na ten kurs dołączyło ponad 50 osób, a 55 osób. I jak liczyłem wtedy, 70%, dokładnie 69% tych osób to były właśnie osoby całkiem nowe, całkiem zimne. No i to daje do myślenia. Mając takie informacje, można wyciągnąć ciekawe wnioski, podjąć potem decyzję i wprowadzić zmiany w kolejnej kampanii. Jakie wyciągnąć wnioski, jak to zrobić? No do, do tego trzeba ustroje posiedzieć i nad tym popracować. Ja osobiście zajmuję się właśnie takimi rzeczami, sprzedażą kursów, pomagam, konsultuję niektórych twórców, pomagam ułożyć strategię, opracować, szukam dziur w lejku i robię rekomendacje, co można poprawić, ulepszyć, żeby sprzedawać jeszcze więcej, a potem, jeśli trzeba, razem z moją ekipą w agencji robimy całą tę brudną robotę, piszemy teksty, landingi, robię przekierowania, technikalia, automatyzację, żeby to wszystko spiąć i żeby to wszystko działało, a twórca, czyli Ty, żebyś miał spokój. Więc jeśli chciałbyś pogadać o twoim kursie online, o twojej działalności, czujesz, że można byłoby wycisnąć z tego coś jeszcze więcej, zostaw komentarz pod tym wideo, odezwę się. Kolejna banalna wskazówka, która pomoże ci zwiększyć sprzedaż kursów online podczas trwania kampanii sprzedażowej. To uwaga. Wyłącz inne kampanie, automatyzację, wszystko to, co wysyła jakieś maile do twojej grupy odbiorców. Dlaczego? Ano dlatego, żeby nie było chaosu komunikacyjnego. Poza tym, jeśli masz równolegle jakieś automatyczne lejki np. na darmowy na magnet, ktoś tam się zapisuje, przechodzi sobie jakąś kolejkę e, maili, nie wiem, czy te osoby są już gotowe do tego, żeby wskoczyć w tą dużą kampanię kursu, tego dużego, drogiego. Nawet sugerowałbym, żeby oni sobie przeszli tą ścieżkę, te kilka, kilkanaście dni, które mają ustawione i tam jakiś produkt, na przykład tani, do zakupu, a dopiero potem wrzucić ich do tego dużego worka, do głównej listy, do której będziemy wysyłać komunikację sprzedażową, tą główną, kampanijną. Więc nawet do tych osób bym sugerował nie pisać, chociaż to też zależy od konkretnego przypadku. Ale wszystkie inne ustawione automatyczne kampanie, gdzieś tam sekwencja do tych osób na głównej liście, wszystkie inne kampanie nieautomatyczne po prostu zaplanowane i wszystkie inne automatyzacje sugeruje na moment kampanii przez ten tydzień, półtora wyłączyć po prostu, aby oni nie dostawali nadmiaru maili. Bo wyobraź sobie sytuację, w której masz fajnie zaprojektowaną sekwencję maili sprzedażowych, które rozbijają obiekcje, prowadzą, mówią o produkcie i tak dalej, a w międzyczasie nagle wchodzi promocja jakiegoś innego produktu albo w międzyczasie nagle dajesz maile edukacyjnego nieco z dupy na totalnie inny temat, który tutaj zupełnie nie pasuje i tylko wprowadza taki wielki znak zapytania w głowie potencjalnego klienta, więc tak sugeruję to wyłączyć. Kolejny fajny mały trik, który może zwiększyć obecność osób na webinarze to po zapisaniu się na webinar albo zamiast oferty jednorazowej czasem tak to się stosuje, tak, albo po potwierdzeniu, jeśli masz włączone double opt-in, tak, czyli już na tej stronie podziękowania po potwierdzeniu, możesz dać taki link z kalendarzem, tak, tam jest specjalnie podstawione, jest data, nazwa tego, jak ktoś w niego kliknie, to na przykład w kalendarzu na Outlooku albo w kalendarzu na, e, na Google. Automatycznie dodać mu się wydarzenie i zablokuje mu się miejsce, że będzie miał to w kalendarzu. Potencjalnie może to zwiększyć ilość osób obecnych na webinarze, albo chociaż to, że ktoś będzie w ogóle pamiętał, że coś się tutaj dzieje. Ostatni ciekawy, nietypowy trik, który możesz zastosować, to w formularzu zapisu na webinar, albo też na lead magnet, jeśli masz tam, zależy od kapani dodać dodatkowe jedno pole. I to nie będzie numer telefonu, bo numer telefonu już jest oczywisty, mówiłem o tym w innych wideo, ale tym polem będzie pytanie, 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 jakie Ty masz pytania, drogi zapisujący się, jakie masz pytania, jaki masz problem, o co, co, czego chciałbyś się dowiedzieć. Czyli tym jednym polem robimy sobie taki Element ankiety, zbieramy sobie te pytania od razu do systemu i mamy serię pytań. Mamy serię problemów, które możemy wykorzystać potem w komunikacji sprzedażowej. Możemy wykorzystać na webinarze, możemy wykorzystać gdzieś tam w mailu, zebrać to, odpowiedzieć na to i ktoś to to pytanie zadał, dostanie odpowiedź. No, poczuje się lepiej, a też dotkniemy precyzyjniej, komunikując nasz produkt, na przykład mówiąc o jego problemie, dotkniemy precyzyjniej właśnie tego problemu i klient będzie miał poczucie, że tak, to jest właśnie oferta dla mnie. I to tyle ode mnie. Jeśli chciałbyś więcej, Takich treści na temat sprzedaży kursów online, bo tylko na tym się znam. To zasubskrybuj mój kanał i będziesz dostawał powiadomienia o tych filmach. A jeśli chciałbyś zwiększyć sprzedaż swojego kursu online, przebić tą magiczną barierę 10-15 tysięcy miesięcznie, albo zaczynasz nawet od zera i chcesz zbudować cały ten proces, to zostaw komentarz poniżej. Odezwę się do ciebie, pogadamy sobie i zobaczymy, czy jestem w stanie Ci pomóc. Dziękuję bardzo.